tej chwili będziemy dyskutować na sesji Rady Miasta o tym, co możemy przekazać bezpośrednio z budżetu miasta na zasadzie Solidarności. Jesteśmy, tak jak mówię, po rozmowach wspólnie ustaliliśmy, że pomożemy gminom z województwa opolskiego w różny sposób. Ta pomoc będzie docierać nie tylko w tej chwili, ale również w przyszłym roku. Stąd mamy czteropak wsparcia dla ościennych gmin. Są już stosowne uchwały na Radę Miasta i dzisiaj, myślę, będzie rozmowa i przegłosowanie. Mam nadzieję, tej pomocy w ten sposób ona szybko będzie mogła trafić. Najprościej są to i pieniądze, jest to i pomoc taka inwestycyjna. Jest to też wsparcie dla dzieci, które były dotknięte powodzią i jest to też wsparcie dla tych, którzy pomagają bądź muszą czasowo przebywać, pomagają powodzianom bądź muszą przebywać poza swoim domem w postaci kontenerów. Wspólnie ustaliliśmy to, co będzie zarówno w tym roku, jak i w przyszłym roku celowane w konkretne potrzeby, czyli 1 milion złotych, który będzie wpisany w roku 2025 na te potrzeby, które już w danym roku będą zinwentaryzowane i ustalone z zalanymi gminami. Chcemy wspomóc dzieci na to, aby mogły pojechać na zielone szkoły. Będą to, Panie Prezydencie, około 200 dzieciaków z województwa, które pojadą do Wisły i tam będą mogły uczyć się i odpocząć od tej trudnej sytuacji. Możemy przekazać kontenery, w których będą mogli zamieszkać czy wykorzystać w jakiejkolwiek potrzebie mieszkańcy, gdzie faktycznie często nie mają się gdzie podziać. Te kontenery będą przystosowane do różnych funkcji. Będzie również przekazana pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 700 tysięcy złotych. To jest pomoc, która po prostu jest związana z bezpośrednim teraz takim szybkim zakupem sprzętu. Pani Przewodnicząca zaraz wymieni te gminy, natomiast chodzi nam o co? Żeby rzeczywiście w tej chwili dosprzętowić, ale nie mówić konkretnie, jaki to sprzęt, żeby gminy same decydowały, w związku z tym przekazujemy pieniądze 7 gminom z terenu województwa, natomiast 1 milion złotych, który jest z funduszu odbudowy, będziemy decydować w ciągu roku po rozmowach z gminami, czy z którą z gmin, na co te pieniądze przekazać, bo jak Państwo obserwujecie, charakter pomocy jest bardzo różnorodny, bardzo szeroki, z całej Polski. Przede wszystkim pomaga rząd, więc będą uruchamiane fundusze na remonty dróg, na remonty szkół, więc chcemy w stosownym momencie uzupełnić lukę, która być może będzie, albo też wpisać się w pomoc, która jest, czyli dołożyć do czegoś i na przykład w gminie Skorogosz czy w gminie Głuchołazy wyremontować jakiś dom pomocy społecznej albo wyremontować szkołę w ten sposób, żeby ona wróciła do aktywności. Stąd zapisujemy to w WPF-ie, Wieloletniej Prognozie Finansowej na przyszły rok, bo zakładamy, że wtedy rzeczywiście te pieniądze dopiero będzie można realnie uruchomić i wskazać też dokładnie, na co to pójdzie. W gminie Głuchołazy będziemy chcieli przeznaczyć kwotę 150 tysięcy, gminie Korfantów 100 tysięcy, gminie Lewin Brzeski 150 tysięcy, gminie Łambinowice 50 tysięcy, gminie Otmuchów 100 tysięcy, gminie Paczków 100 tysięcy, gminie Pakłosławice 50 tysięcy. Te kwoty są przedyskutowane z tymi gminami, czy jesteśmy w rozmowie, czyli dajemy po uzgodnieniach tego, co jest. Szacujemy, że ta pomoc dotycząca kontenerów socjalnych może sięgać 500 000 złotych. Zobaczymy w szczegółach jeszcze, jak to będzie, bo tak jak mówię, działamy doraźnie, więc te kwoty mogą się zmieniać. Najważniejsze z takiego wyszliśmy założenia, żeby pomóc skutecznie. Pani Przewodnicząca sama słusznie zauważyła, że byliśmy dotknięci podobnym kryzysem lata temu. Tym razem udało nam się suchą stopą przez to przejść, ale tym bardziej czujemy się zobowiązani do tego, żeby pomóc.